Cześć, witajcie na naszym kanale. W poprzednim filmie nawiązaliśmy do dawnego lotniska na Czyżynach w Krakowie. W tym filmie pozostajemy przy tematyce lotniczej, ale przenosimy się na Śląsk Cieszyński, na Górę Chełm koło Goleszowa. Jaką historię i tajemnicę skrywa to miejsce? Gotowi? No to ruszamy! Góra, a właściwie wzgórze Chełm, liczy sobie 464 metry wysokości nad poziomem morza. Stanowi część Pogórza Śląskiego i jest kulminacją grzbietu wododziałowego Wisły i Odry. Położone jest 10 km na wschód od Cieszyna. Częściowo porośnięte lasami, jest siedliskiem wielu cennych, chronionych roślin i zwierząt. Sam szczyt Chełmu i jego północne zbocze kryje natomiast historię jednej z najważniejszych szkół lotniczych okresu międzywojennego. Wszystko zaczęło się od katastrofy. W 1932 roku na terenie Śląska Cieszyńskiego zginęli dwaj legendarni polscy piloci – Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura. Ich tragiczna śmierć, zamiast odstraszyć, rozpaliła wyobraźnię wielu młodych ludzi na Śląsku, którzy zaczęli marzyć o lataniu. W 1933 roku w Cieszynie zorganizowano pierwszy kurs latania. Na tamtejszym placu ćwiczeń wojskowych nie dało się wznieść dostatecznie wysoko, by odbyć co najmniej jednominutowy lot z czterema zakrętami, niezbędny dla uzyskania kategorii B. Jeden z kursantów, pochodzący z Goleszowa, Karol Czudek, zaproponował przeniesienie kursu na Górę Chełm. On też jako pierwszy, latając na Górze Chełm szybowcem Wrona, uzyskał kategorię B. Rok później szkolenia przejęło harcerstwo. Zbudowany został pierwszy hangar, a z Warszawy sprowadzono kolejne szybowce. Jak wyglądał start szybowca? Ogon szybowca był przytwierdzony przy pomocy specjalnego zamka do mocno wbitego w ziemię kołka. Na sygnał zamek był otwierany przez pociągnięcie linki. Z przodu szybowca była przytwierdzona, złożona na wpół, lina elastyczna. Na obu końcach liny ustawiało się w kierunku nachylenia stoku po czterech harcerzy i napinało ją tak, że tworzyła kształt litery V. Gdy pilot był gotowy, zamek na ogonie był otwierany i szybowiec siłą napiętych lin niczym z procy wylatywał w powietrze. Po harcerzach teren Chełmu przejął LOP, czyli Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. To wtedy zbudowany został budynek szkolny z sypialnią i biurem oraz kuchnią. Powstały kolejne dwa hangary i dwa warsztaty. Na miejsce doprowadzono drogę. Pojawiły się też kolejne, nowsze modele szybowców Czajka, Czajka Bis, Sroka, bardzo lubiany Komar, a w końcu Salamandra. Od 1936 roku szkoła została wpisana w ogólnopolski program kształcenia lotniczego jako Śląska Szkoła Szybowcowa LOP na Górze Chełm imienia majora Ludwika Idzikowskiego. Góra służyła też modelarzom. Często budowa modeli samolotów była pierwszym krokiem do latania. Na Chełm przybywało mnóstwo ludzi, by uczestniczyć w lotniczych festynach. Do wybuchu II wojny światowej wykształcono tu blisko 1500 pilotów. Liczni kursanci, a także instruktorzy w czasie wojny walczyli w obronie polskiego nieba we wrześniu 1939 roku, następnie w polskich siłach zbrojnych na zachodzie. Latali na samolotach myśliwskich, bombowcach, wykonywali zrzuty dla ruchu oporu w różnych krajach Europy. W okresie wojennym szkolenie pilotów było kontynuowane, z tym, że byli to piloci szkoleni na potrzeby niemieckiej Luftwaffe. Po zakończeniu wojny na Górze Chełm został odzyskany jedyny zachowany egzemplarz przedwojennego szybowca Salamandra, który posłużył do odtworzenia dokumentacji projektu i wznowienia jego seryjnej produkcji. O tym, jak wyglądał ten szybowiec, możemy się przekonać w krakowskim Muzeum Lotnictwa. Współczesne szybowce wyglądają zupełnie inaczej i są budowane z tworzyw sztucznych.
Szybowiec Salamandra miał prostą, drewnianą konstrukcję pokrytą płótnem i sklejką. Latał z minimalną prędkością 40 km na godzinę, a maksymalną 150 km na godzinę. Po II wojnie światowej szkoła pilotów szybowcowych została ponownie otwarta. Niestety w 1950 roku władze centralne w Warszawie zdecydowały o zaprzestaniu szkolenia szybowcowego w terenach górskich i ośrodek na Chełmie został zlikwidowany. Do czasu zamknięcia szkoły przeszkolono kolejnych 2800 pilotów. Jednym z ostatnich był pochodzący z Goleszowa Franciszek Kępka, późniejszy wielokrotny wicemistrz świata, mistrz Europy i Polski. Swój pierwszy lot odbył właśnie startując z góry Chełm w wieku 10 lat. O historii szkoły szybowcowej na Chełmie przypomina kamień pamięci, na którym widnieje napis: tym, co na zboczach góry Chełm koło Goleszowa po raz pierwszy oderwali się od ziemi, a w latach II wojny światowej podjęli bohaterską walkę o wolność Polski i Europy. Współcześnie na szczycie góry znajduje się prywatny pensjonat oraz pozostałości po urządzeniach szkoły szybowcowej. Z miejsca, gdzie niegdyś startowały szybowce, można podziwiać jedną z piękniejszych panoram Pogórza Cieszyńskiego. Czy widać stąd miejsce, które pokażemy w naszym następnym filmie? Jeżeli interesują Cię podróże po Polsce z małą dawką wiedzy historycznej, czyli podróże w czasie i przestrzeni, to zasubskrybuj nasz kanał. Zapraszamy!